Takie różne oblicza rekordzistów w sentymentalnym dla trenera klaczy spotkaniu z Dąbrowianami. Tak, bo Dąbrowianie to nie jest przypadkowy zespół. Tutaj nie sentymenty wzięły górę, jak planowałem ten sparring, tylko to, w jakim procesie jest zespół z Dąbrowy i jak dobrze, jaki to jest ciężki i wymagający przeciwnik. I dzisiaj nie byliśmy nastawieni na to, że stłamsimy, bo jest to zespół czwartoligowy, tylko że będziemy starać się realizować zadania, które dzisiaj mieliśmy nakreślone w meczu. Dobrze to na początku wyglądało. Pierwsze kilka minut ogromna nasza dominacja, no ale później przeogromna skuteczność zespołu z Dąbrowy i musimy gonić wynik. Wiemy, z czego to się stało i chcemy się uczyć i tego uniknąć. A jak na tym etapie przygotowań prezentują się rekordziści w ogólnej ocenie? Nie patrzymy tylko i wyłącznie na wynik. Mamy swoje rzeczy do zrealizowania i może zabrzmi to w pewien sposób jako usprawiedliwienie, ale te dwa tygodnie, które dzisiaj się kończą, to najmocniejsze dwa tygodnie w okresie przygotowawczym, który zaplanowaliśmy. Nogi też nie pozwalają. Oczywiście, tak jak mówię, nie chcę, żebyśmy usprawiedliwiali, bo cały czas patrzymy zadaniami i chcemy je realizować bez względu na to, jaka jest dyspozycja zawodnika, bo wierzymy w to, że na 2 marca będziemy gotowi. Ani jednego sparingu rekordziści nie rozegrali jak dotąd w tak zwanym optymalnym składzie, o ile o takowym w ogóle można mówić w trakcie zimowych przygotowań. Mamy swoje problemy kadrowe, wynikające trochę ze zmęczenia poobozowego, które mieliśmy, ale też również dwóch zawodników podstawowych, którzy gdzieś tam narzekają na chorobę, na zapalenie oskrzeli. No, niestety tego nie oszukamy, takie jest zdrowie, zdrowie jest najważniejsze. Jesteśmy przekonani, że luty, który właśnie się rozpoczął, spojrzy na nas trochę przychylnym okiem i wreszcie będziemy mogli w komplecie rozegrać kolejne sparingi. Trzy wzmocnienia, jakich rekordziści dokonali w trakcie zimowej przerwy, to już koniec, jeśli chodzi o kwestie kadrowe? Tak, wygląda na to, że to, co mieliśmy do życzenia, jeśli chodzi o wzmocnienia, to prezes wraz z zarządem spełnili to. Teraz pozostaje tylko szlifowanie i wdrażanie tych zawodników w zespół, bo potraktowaliśmy to jako wzmocnienie, jako uzupełnienie kadry, bo uzupełniamy kadrę zawodnikami młodymi, chcemy dawać szansę, a zawodnicy, których transferowaliśmy, chcemy, żeby to byli zawodnicy, którzy pomogą nam w tym celu, który sobie postawiliśmy. Zatem na miesiąc przed ligową premierą zdrowia. Bardzo dziękuję.